Dawno, dawno temu był sobie młodzieniec, który nie spotkał takiej dziewczyny, którą by chciał poślubić, żył więc samotnie. Pewnej zimowej nocy, podczas ostrej zadymki, usłyszał pukanie do drzwi. Kiedy je otworzył, znalazł leżącą bez życia młodą kobietę. Wniósł ją do domu i wkrótce ocknęła się, choć twarz miała wciąż białą jak śnieg. Była tak piękna, że poprosił, by została jego żoną. Młodzi żyli szczęśliwie całą zimę, lecz w miarę jak zbliżała się wiosna i robiło się coraz cieplej, kobieta zaczęła tracić siły. Z dnia na dzień stawała się coraz cieńsza i słabsza. Młody mąż pomyślał, że może jego żona tęskni do towarzystwa, zaprosił więc przyjaciół na przyjęcie z okazji nadejścia wiosny. Podczas gdy goście jedli i pili, żona wymknęła się do kuchni. Zaniepokojony mąż zawołał ją, ale nie odpowiedziała. Poszedł więc zobaczyć, co się stało. Nigdzie żony nie znalazł. Tylko przed piecem, w kałuży wody, leżało jej kimono.